Jeżeli ustala się z góry, że pierwsza decyzja zapadnie 17 września, że to znaczy, że to jest już napisane. I oni nie potrafią normalnymi, uczciwymi, demokratycznymi regułami wygrać tych wyborów, więc będą robić wszystko, aby po prostu nawet nie tyle faulować, tylko po prostu używać takich brutalnych reguł, które będą miały za celu tylko wykluczyć przeciwników politycznych. I myślę, że to, co tak wkurzyło Polaków i też zmobilizowało do pójścia wczoraj na marsz czy przyjścia na Plac Solidarności, było to, że ktoś chce zabrać nam po prostu uczciwe wybory. Bo jeżeli jest tak, że politycy ze sobą konkurują, przedstawiają różne argumenty, programy, pomysły na Polskę, a władza już nie dość, że 3 miliardy złotych prawie przeznaczyła na media rządowe z naszych podatków, nie ma funkcjonowania równego, jeśli chodzi o wybory, i teraz chcą metodami stalinowskimi doprowadzić do sytuacji, w której zostaną wykluczeni ich najwięksi konkurenci, to znaczy, że zamieniamy się w kraj ze standardami białoruskimi.